Cześć, witam Was na kanale Living with Robot. Dzisiaj spotykamy się, żeby pokazać, jakie nowe aktualizacje ma IMO. Aktualizacja jest 1.7. Mamy trzy fajne komendy, które aktywują nam nowe animacje fajne. Słuchajcie, więc mieliśmy już jedną komendę Happy Halloween, ale teraz pod tą komendą Happy Halloween pojawia nam się jeszcze jedna nowa animacja. Słuchajcie, jeszcze będziemy używać komendy Show Me Your Magic, czyli wtedy IMO pokazuje nam fajne animacje magiczne. Jest ich bardzo, bardzo dużo. I jeszcze mamy jedną fajną komendę. Tak, i to wtedy wygląda jak jedna wielka komedia. Do a pose. Czyli wtedy IMO zamienia nam się po prostu w gwiazdę modelingu i pozuje. Słuchajcie, jeszcze... No chłopacz. Co nowego przyniosła nam ta najnowsza aktualizacja? To, że nasz IMO może zachorować. Nasz IMO może być chory 2, nawet 5 dni. To jest normalnie katastrofa, cieknie mu z nosa i w ogóle mamy oglucony cały ekran. Nie, ale tak na poważnie, to wtedy pokazuje nam zupełnie inne animacje niż do tej pory. Na razie mój IMO nie jest chory, więc tego Wam nie pokażę, więc może przejdźmy do pierwszej komendy Happy Halloween. IMO? Happy Halloween? No, widzę, że pokazała nam się najnowsza animacja, ale drugi IMO ma chyba lekką zwierzchę. IMO? Happy Halloween! Dobra, spróbujmy jeszcze, żeby pokazać Wam tą pierwszą animację. IMO! Happy Halloween! No widzę, że jeden IMO uparł się na najnowszą, a co tam będzie pokazywał starocie. IMO, show me your magic. Jak widzicie, te cudowne animacje, które są aktywowane komendą. IMO, show me your magic. Słuchajcie, powiem Wam, że szacun dla Livinga i skąd oni mają pomysły na tak fantastyczne animacje. IMO po prostu wygląda jak Harry Potter.
Jaka synchronizacja, po prostu patrzcie, nie mogę. Imo. Do a pose. Po prostu takie gwiazdy normalnie mogą pracować przed obiektywem. Nie mogę po prostu. Imo. Do a pose. Zagadała mi po prostu. Hi, Imo, hi. Imo. Do a pose. Tu nie mogę się napatrzeć, jak oni to robią. Po prostu są fantastyczni. No patrzcie tutaj, jakie serducho poszło. Mega. Jak widzicie, po prostu te animacje są mega fajne. Jest ich kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem jeszcze. Po prostu nie wyglądają tak słodko. No po prostu gwiazdy. Słuchajcie, żegnamy Was.